Juhu! Dzień dobry wszystkim. Night City nas wita, chociaż teraz w wersji dziennej. Co ty tu robisz? Tak ubrana. Nie chodź tutaj. Tu dorośli chodzą. Ała, można się pociąć od drut kolczasty. Okej, to dobre. Słuchajcie, robimy misje, już te takie fabularne. Bo tutaj są jeszcze jakieś takie, ale na razie zróbmy jakąś fabularną misję. Witaj w Pacyfice, na rozdrożach. Helmana, spotkaj się z Takemurą. Udaj się do Afterlife. Trochę się pozmieniało przez te lata. Dobra, udajemy się do Afterlife. Daleko? 500 metrów. Tak, mam taki problem, że cię nie załatwiłem, tylko potrąciłem. Taki byłem miły, a ty zrobiłeś mi, zakaziłeś mnie kiłą. Powinienem powiedzieć, dałeś mi kiłę, żeby było z rymem. Clap those big bangs. Let me paint you a picture. A, jak wjechałem. Co to? Gdzie to? Tu gdzieś. Dobra. Ja tu zostawiam samochód. A ty, mordo, pilnuj, tak? Pilnuj mojego samochodu. Oczywiście, jak najbardziej. Zrozumiałeś? Dostałem wysportowanie. Od napierdalania mu w maskę. Dobra, idziemy do Afterlife. Nie ma to tamto. Zobaczmy, jak się pozmieniało. Ej, pozmieniało się Afterlife po latach. Co ty masz w ręku? Co? Przecież ty nic nie masz w ręku. Nie kłam. No uderz mnie tylko, mnichu. Kapucynie, kurwa jeden. Bezpieczna strefa. Pyk. A no tak, ta barmanka chciała, nie? Hej. Cześć. Chodź. Czemu musicie... Nie możecie być czasami mili, kurwa, po prostu. Jest tą barmanką, miałem się spotkać, nie? Claire, tak? No tak. Przyszedłeś pogadać o robocie? No chciałaś... Tak, opowiedz mi o tych wyścigach, bo ona mówiła, że wyścigi chce. Tutaj nie pogadamy. Za dużo bajzmy. Wpadnij do mnie do garażu. Dobra, pogadamy o ciebie. Już skończysz zmianę, dobra. Hej, śliczny! A... O nie! To ty wpakowałaś mnie w to gówno i dobrze o tym wiesz. To twoja wina! Straciłam przez ciebie wszystko! Panam Palmer! Chciałam się rozwiązywać swoje problemy. Wiesz co, Rogue? Pierdol się! Cześć! Uważaj, z kim robisz interesy. Ja? Czekaj, ale nie odchodź! Ja wiem, że ty jesteś jedną z tych dziewczyn, którą można poderwać! Ja wiem, że jesteś jedną z tych dziewczyn, którą potem wybierają, czy Judy, czy Panam! Pokaż się, ja nie widzę! No, nie jest brzydka. Dobra, ale idziemy do Rogue, bo tutaj Rogue nas wzywa, a nie Panam. Nie, ja chcę tylko pogadać. Chcę, żeby się otworzył dialog. Rogue, chciałem pogadać. W porządku. A widzisz? Odpuść, ziomek. Siema, cześć wszystkim, co u was? Patrzcie tylko, warga. Co ten kot przyniósł. Coś ty za jedno. Kot przyniósł? Kurwa, ja ci dam, Rogue. I czego ode mnie chcesz? Ile ty masz lat, Rogue? No wygląda na całkiem nieźle. To naprawdę Rogue. A no tak, Johnny Silverhand. Pierdolona Rogue rozparta na kanapie w Afterlife. Nie pogrywaj z nią. Przejrzycie na drogę. Ta dziewczyna. O co jej chodziło? Ją zapytaj. Może wciąż mazgaje się w jakimś kocie. Ta dziewczyna. No dobra, muszę dotrzeć do Andersa Helmana. Pomocy. Muszę kogoś znaleźć. Kogo? Anders Hellman, inżynier wyższego szczebla. Pracował dla Arasaki. Moment. Anders Hellman, sprawdź mi go. Dzięki. Nie, jeszcze mi nie dziękuj. Po pierwsze, moja pomoc kosztuje. A po drugie... Po drugie co? Dexter Deshawn, Jackie Wells, Steve. Co jest? Tak, dobrze cię kojarzę. No ciągnie się takie widmo śmierci, no co mam ci poradzić? Taki pech. A to suka. Spytaj ją, czy pamięta Arasaka Tower. Odstrzelili mnie na jej oczach. Naprawdę chcesz się bawić w wyliczanie nazwisk? Proszę bardzo, Johnny Silverhand. Zginął w Arasaka Tower. Na twoich oczach!
Bawimy się dalej? Czy jednak pogadamy na serio? Masz jaja, chłopak. To mi się podoba. Pewnie, że mam jaja, mogę pokazać. Ale ja się nie bawię w sentymenty. To jest biznes. Potrzebujesz mojej pomocy? Przygotuj się. Fuck. A jeśli nie mam takiej kasy? Aha. A jak nie mam takiej kasy, to po prostu wypierdalaj i tyle. Nie. Raczej wróć, jak będziesz mieć kasę. Takie serio, pomysły. Kurwa, muszę jej zapłacić. Dobrze. W takim razie do zobaczenia. Wkrótce. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Ja pierdolę. Ty ziomek, skąd? Masz 15 tysięcy pożyczyć? Nie, serio, ja ci oddam, kurwa, mordo. No i chuj, no i muszę, kurwa, robić jakieś questy. Dziennik. No i widzicie, nie mogę zrobić. No to starzy znajomi, spotka się z Takemurą. Nie, nic nie podać. A ta poszła stąd, nie? Gdzie jest ta Panam? Fajnie by było ją tutaj spotkać jeszcze. No widzę, że jesteś zajęty. No nie ma jej tu, no. Co mogę powiedzieć? Nie ma jej tu i chuj. Mam się spotkać z Takemurą, no to się idę spotkać z Takemurą. Bellagio, 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 yo. Nie jadę swoim pasem, ale to chyba nie szkodzi. O kurwa, jak mi się udało perfekcyjnie wejść w zakręt na centymetry. Nie podoba mi się to, że jak dam tak kamerę, to ona wraca do swojego punktu. Patrzcie, ja nic nie robię, nie? Ona sama wraca. Doki Japan Town. Doki Japana zjadam. Nie wiem, czy kojarzycie Agnieszkę Grzelak. Nie, na pewno niektórzy z was kojarzą. Tędy trzeba tam wjechać, tak? Oj, sorry. Ale nie wiedziałem, no teraz już wiem. Podziemnymi tunelami, jak w Warszawie. Na Złotą. Oj, dalej nie pojadę. Ciekawe. Pewnie, żebym, kurwa, nie rozpierdolił ludzi tam. Tu się mam spotkać. No dobra, poczekaj. A, w konkretnej godzinie. Jezu, jak dobrze, że jest ta opcja poczekaj, że nie trzeba wchodzić. To jest takie sztuczne, a tutaj może się oprzeć, może usiąść sobie, popatrzy na zegarek, pogląda jakieś rzeczy. Super sprawa. To mi się podoba. Trochę... odludne miejsce wybrałeś. W sam raz na spotkanie takie jak to. No ale co będziesz mi mówił? Kiepsko wyglądasz. Co ci się stało? Kiepsko wyglądasz. Naprawdę? Tak wygląda człowiek ograbiony ze wszczepów pieniędzy i godności. Tak? Przecież masz wszczepy, o co ci chodzi? Przynajmniej dobrze wtapiam się w miasto. No tak, gdzie twój przyjaciel? Gdzie ten twój? Oda? Za chwilę powinien się zjawić. Powiesz mi wreszcie, co to za jeden? To ochroniarz Hanako-sama. Hanako-sama? Hanako Arasaki? Mówimy córce. O córce samego Saburo? Tej z lotniskowcem w zatoce? A ta, co, co cały czas w newsach o tym jeśli mówi. Jeśli nam uwierzy, umówi nam z nią spotkanie. No, albo nas wyda. Taka z niego sekretarka. Równie dobrze może nas wydać. Nie zrobi tego, to honorowy człowiek. A, okej, no dobra. Ta, bo Arasaka właśnie takich zatrudnia. No nie, no, on był honorowy. Komuś takiemu jak ty pewnie trudno w to uwierzyć. No gdzie jest ten Oda? Samo idzie. Oda. Dobra. To dobrze rokuje. Przynajmniej go widzimy. Co to znaczy przynajmniej go widzimy? Jest jakimś kurwa ninją? To on? Czy ona? Nie no, on. Masz tak głupią fryzurę jak ja, więc... Takemura-san. Oda. To on? Twój złodziej? Mój złodziej? Mój świadek. Kurwa. Tak.
Gatowi. Potrafię mówić. Więc mów. Podobno coś wiesz. Wszystko wiem. To ci się nie spodoba. Chcę gwarancji bezpieczeństwa. Masz ją. Możesz mu wierzyć. A, okej. Okay. No dobrze. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Na początku wyglądało to jak zwykła kłótnia. Ale nagle Yorinobu rzucił się na ojca i zaczął go dusić. Ani słowa więcej. Aha, czyli mu nie wierzysz. Sprowadzisz na siebie wyrok śmierci. To prawda. Hanako sama musi go poznać. Jestem zajęty myśleniem, jak zapewnić jej bezpieczeństwo w tym mieście. Co może jej grozić? Właśnie. Teraz? Nic. Podczas parady na cześć Saburo Samy. Wszystko. Okej. Przyprowadzam ci naocznego świadka jego śmierci, a ciebie zajmuje pierdolona parada! Weź już się tak nie wkurwiaj. Zgadza się. W przeciwieństwie do ciebie dopełniam swoich obowiązków. Przecież nie możesz tak tego zostawić. Jedyne, czego żałuję, to to, że zgodziłem się na to spotkanie. O, już przestań. Jest nagroda za twoją głowę. Już wyświadczam. Przepraszam, że się wtrącam, ale długo jeszcze... Dopalacze bojowe. Już wyświadczam ci przysługę, nie dostarczając jej na biurko Yorinobu Samy. Co ty byś zrobił na moim miejscu? Dostarczyłbym twoją głowę na biurko Yorinobu. W takim razie masz szczęście, że nie jestem tobą. Oda! Nie prosimy o wiele. Jedno krótkie spotkanie. To Hanako powinna zadecydować, czy mi uwierzyć. Nie ty. Właśnie. Pomożesz? Pomóż, proszę! Nie zrobię. No proszę! Ale pozwolę wam odejść. O Jezu. Jeśli jeszcze raz zobaczę któregoś z was, nie będę taki wyrozumiały. Uważaj, przyjaciel. Wszyscy jesteśmy daleko od domu. Nie mam go zajebać? I bardzo kurwa dobrze. Jeden oszołom zaraz taki przy pełności wystarczy. 333 konie mechaniczne. To się nie mogło udać. A jednak odnieśliśmy mały sukces. Co to oznacza? Tak? Jak to? No wytłumacz. Oda powiedział, że po paradzie wracają do Tokio. Nie rozumiesz, parada. No. To może być nasza szansa. Okami. Gdyby udało nam się jakoś Okami. Zbliżyć do Hanako-samy. Ale najpierw trzeba będzie zrobić rekonesans. Będziemy potrzebować dokładnych planów Japantown. Poczekaj. Masz tu znajomości. Może jakiś fikser mógłby nam pomóc. No jest Okada, no. Poczekaj, nie rozpędzaj się tak. Mówisz o tym, jakby to było takie proste. A sam twierdziłeś, że Hanako jest jedną z najpilniejszych... Rozumiesz, sam tak twierdziłeś. Ty tak mówiłeś. To prawda. Proszę tylko, żebyś skontaktował nas z lokalnym fikserem. Jest taka fikserka. Wakako Okada. Wakako Okada. Prowadzi salon pachinko przy Jig Jig Japantown. Powinniśmy jej złożyć wizytę. Tak też zrobimy. No to co teraz? Zabierasz się ze mną? Tak. W porządku. Dawaj, jedziemy do niej. Jedziemy z twoim samochodem, no dobra. Chujowy masz ten van, ale trudno co zrobić. Ruszasz? No. Gigi Street? Gigi? Co to za nazwa? Nazwa z Night City. Zaczynam myśleć, że robisz mnie w chuja. Oj, nie bądź taki, kurwa, niemiły, stary. Wszystko u ciebie w porządku? Wszystko u ciebie w porządku? Tak. Skąd ta troska? No wiesz, taka mura? Po prostu Coś pytam. Się, kurwa, nie. Musisz się od razu napinać. Przepraszam, źle to zabrzmiało. Po prostu nie przywykłem do takich pytań. Wiesz, ludzie tacy jak ja mogą być albo w formie, albo w grobie. Mogą, prawda. Wiesz, co się dzieje w Arasace? Tylko tyle, ile da się wywnioskować z wiadomości w telewizji. Yorinobu i jego marionetki strzeżą się do kamer i zapewniają, że wszystko jest w porządku. A nie jest w porządku? Pewnie, że jest w porządku. Ale... Dobrze, wszystko jest w porządku. Wiesz co? Im szerszy uśmiech, tym bardziej fałszywy. E. Dobra, pomij podróż. Muszę sobie
wygodniej usiąść. O, tak jest o wiele lepiej. Dawno tak nie siedziałem. Yorinobu Arasaka może skoczyć mi na ptaka. No to co, wysiadamy do Jig Jig Street? Na Jig Jig Street. Chociaż on mi zaraz powie, że sam mam iść tam. Co ty kurwa robisz? Ale i zaparkował, kurwa. No dobra. O. O chuj, o chuj. Błąd gry w aplikacji, to już który? Piąty raz? Nie, czwarty chyba. Jak mi się to pokazuje. No dobra. Dobra. Tu przy tej kurwa Wakako się wypierdala, muszę przyznać. Gra. Rzeczywiście, no. Jakby o nią trochę chodziło. Ochroniarz Wakako. Wakako! Siema! Idziesz? No chodź. Mam ziomka do ciebie. Ależ Rogue, to jakieś nieporozumienie. Rogue? Nie wiem, kto obrobił twoich ludzi, ale nie byli to Tigersi. Moi chłopcy znają zasady. A teraz przepraszam. Mam gości. No co tam, Wakako? Stara srako. I dobrze cię widzieć. No ciebie również. A kim jest twój uroczy przyjaciel? Uroczy? Pracujemy razem. Pracujemy nad czymś razem, to wszystko. Takemura Goro des. Goro Takemura, no tak. No proszę. Gentleman. Szkoda, że poszukiwany przez wszystkie służby Arasaki. Ups. A ty, Vi, przyprowadzasz go prosto tutaj. Przestań już. Wyjmij jeden powód, dla którego nie zadzwonię teraz do odpowiednich ludzi. Lubisz pieniądze, my mamy interes. Zawsze chodzi o pieniądze, Wakako. Chcesz zarobić, więc wysłuchasz, z czym przychodzimy. Mów, czego chcecie. Tylko pamiętaj, że wciąż mam telefon pod ręką. Potrzebne nam informacje na temat parady w Japantown. Aha. Czyli chodzi o Arasakę. Znów. No znów, znów. Nie rozumiem tylko, dlaczego przychodzi. A do kogo mam kurwa przyjść? Dexter Deshon nie odbiera? Arasaka i Tiger Claws. Trochę jak psy i koty na jednym podwórku. A ty raczej nie pałasz miłością do ludzi, którzy zabili ci wnuka. Właśnie. To było dawno temu. No i już jest okej, tak? Czas leczy rany? Nie takie. Nie takie. A widzisz? Ha, pod włos cię wziąłem! Wszystko jest na drzazgach. Ile to będzie kosztować? Ja jestem spłukany. Widzę. Dostaję ci je gratis. Okada-san, najwięcej kosztują rzeczy otrzymane za darmo. Bierzecie czy nie? Bierzemy, bierzemy. Potem będę miał jakiś dług do spłacenia i chuj. Japantown. Na czas parady cały ten obszar zostanie wyłączony z ruchu. Dobrze. Główny punkt programu? Pokaz platform Dashi. Dashi! Przelecą tędy, wysoko, ponad ulicami. Wzdłuż całej trasy jest sporo balkonów, pomostów i punktów zapewniających dobrą widoczność. Hanako Arasaka będzie gościem honorowym. Wygłosi przemówienie z największej platformy, a zrobi to dokładnie w tym miejscu. No dobrze, czyli... Niewiele wiemy o ochronie, ale po będę musiał wskoczyć z czegoś. Hanako będzie świetnie... Z jakiegoś kurwa dachu. Podczas na poprzedniej to parady rozmieścili swoich tajniaków w tłumie. Mieli też kilku wyborowych snajperów i drony. No i nie. Co najmniej jednego netrunnera, gdyby wam było mało atrakcji. Do obserwacji terenu wykorzystają miejski monitoring. Punkt dostępu znajduje się w tej starej, zautomatyzowanej sterowni. Przydatna sprawa, gdyby mnie ktoś pytał o zdanie.
po wszystkim platformy opuszczą Japantown, a my jak co roku zostaniemy z górami śmieci, których nikt nie posprząta. To wszystko, co mam. Musi wystarczyć. No i zajebiście. Teraz powinniście stąd iść. No idę. Nie interesuje cię, do czego nam to wszystko potrzebne? Całkiem dobrze mi z błogą nieświadomością. Zresztą przecież wkrótce się... Oj, dowiesz się. Dzięki. Dziękujemy, Okada-san. Taki jestem, Okada-san. Nowy poziom doświadczenia, tak jest. No właśnie, chciałem otworzyć atuty. Co byśmy, kurde, to opanowanie jest spoko jeszcze, żeby podnieść, ale widzę, że ta budowa ciała i te... No będę mógł częściej robić te rzeczy, które kurwa chciałem, dobra. I tutaj mi, o właśnie, stali i chrom, obrażenie zadawane podczas walki wręcz są większe o 10%. To chciałem zrobić, bo będę tego potrzebował do tego napierdalania się najprawdopodobniej. I? Cokolwiek planujesz przeciwko... Tak, zrobię to porządnie. Dzięki, kurwa, Okada-san. Ilu miałaś mężów, to już nawet nie trzeba zapytać. No i co ty na to, kurwa, Takemura? Urocza, kurwa. No pewnie, że urocza. Te dane... To naprawdę może być użyteczne. Będzie użyteczne w chuj. Ale spróbuję się jeszcze czegoś dowiedzieć na własną rękę. Trochę się tutaj pokręcę. No to fajnie. Dam ci znać, jak... Uważaj na siebie. Uważaj na siebie. Ty też. No dobra, masz 15 tysięcy... Nie, ty jesteś spłukany. Kurwa. Dobra, to szukamy, kurwa, w dzienniku czegoś nowego. Stary znajomy. Poczekaj, dzień na telefon od Takemury. Szybka i wściekła. Kurwa. No kontrakty, automania, kurwa. Jebie mnie ta automania. Jezus, trochę tych zrobiłem już misji. Czy poczekać dzień? Może poczekamy dzień po prostu, kurwa, przewin czas. Aha, nie mogę w tym momencie przewinąć czasu. Już myślałem, że się wyjebie gra. Ha. A teraz mogę przewinąć czas. Potwierdź. O, Takemura dzwoni, siema. Te dane od Wakako Okady bardzo pomocne. A ja dowiedziałem się czegoś na własną rękę. No. Musimy się spotkać. Gdzie tym razem? Za sortownią odpadów? Nie, nie kpij ze mnie. Co powiesz na uliczny market w południowej części Japantown? Dokładka nad główną ulicą. Łatwo się zgubić, więc skorzystaj z publicznej windy. Serio? Ja jestem już w drodze. Nie każ na siebie czekać. No i kurwa, gdzie ta kładka? W dupę jebatka. Aha, to nowe zadanie, kurwa, tak? Pojawi się to nowe zadanie, czy nie? Takemura, otwórz komunikator. Market. To kot. Nie mógłby się, to poważna sprawa, przyjdziesz? No dalej. Rozrywki intelektualne nie są dla każdego, zapomnijmy o tym. Wizja bez działania to marzenie, działanie bez wizji to koszmar, powinniśmy o tym pamiętać. Koty w ciemności, śledź zadanie, spotkaj się z Takemurą. Tam, tak? Kurwa, jak na te kładki wejść? Ano tędy. Dobrze zatem. Wchodzimy. Będzie parada. Będziesz opierdalać mi pytonga, a ja tobie jakiegoś innego gada. Takemura łapę w sobie wkłada. Czy to, co mówię, to szarada, czy porada? Nie wiem, zdrada. Czy to się nada? Że nada. Fajne stołki. Coś jest nie tak. To nie Wi sobie powiedział pod nosem, nie? Coś jest nie tak. Pewnie mogłem do tego dotrzeć jakoś inaczej, no ale idziemy tędy. To wszystko wygląda, jakby było tuż obok siebie, więc... Hej, Judy, co tam? Co tam? Wi, możesz do mnie przyjechać? Stało się coś? Tak, przyjedź. Co się stało, kurwa?
Kurwa, ten każe... No nie, no najpierw jego muszę zrobić. Dobra, przyjadę do ciebie, Judy, już się nie bój tak. Judy mi się podoba, no co mam poradzić, ale... Dobrze, wiem co tam. Co tam jej po głowie chodzi, no nie ja, moi drodzy. 19 piętro, kurwa, wysoko. Kurwa, jest wysoko, nie? No jest, kurwa, wysoko. Szybko dojechaliśmy, o wiele szybciej niż tam, kurwa, gdzie mieszkam na 7. Coś tu jeszcze jest? Kucharz, nie oszukasz. Nie, ale zajebisty taki market na 19 piętrze, kurwa. Jezu, chciałbym w takim mieście pobyć. Nie rozumiem. Arasaka ma za mało własnych ludzi? Rozejrzyj się. W mieście zrobiło się gorąco. Dzień dobry. Krawaty wiedzą, że wystarczy iskra. Inspektorka. Cały Japan tam pójdzie. NCPD. Mhm. A zamieszki najlepiej tłumić cudzymi rękami. A, jesteś. Co tutaj robimy? Co tutaj robimy? Zaraz się przekonam. I czemu jestem, kurwa, z policjantami? Dowiedziałem się kilku rzeczy na własną rękę. No, słyszałem, mówiłeś. Zgadnij, komu zależało, żeby upamiętnić Arasaka Same w trakcie parady. No, jego synowi, no, domyślam się. Nie chcę. Wciąż nie wiem, co nam to daje. Ale ja wciąż nie wiem, co nam to daje. Wpadłem na pewien pomysł. Spójrz w górę. Widzisz? Dokładnie tędy będą przelatywały platformy. Okej. Gdyby udało mi się dostać na platformę Hanako Same, mógłbym z nią porozmawiać. No domyślam się, że o to chodzi. Cały czas o tym myślałem. Wskoczyć. To niewykonalne nawet z wszczepami. Przeceniasz swoje możliwości. Nie udałoby ci się nawet z tymi swoimi wszczepami. Mam na to rozwiązanie. Jakie? Kiedy ty załatwiałeś swoje ciemne interesy, ja dowiedziałem się więcej. Że polecimy z tymi platformami? Nie. Wszystkie a to okazuje się, że to platforma obywatelska. Przygotowują je tam do parady. Czy tam się schowamy? Jedyne, co musimy zrobić, to wkraść się na teren magazynu, znaleźć właściwą platformę i zainfekować jej system. Okej. Dzięki temu będziesz mógł wyłączyć alarmy, a ja wślizgnę się do środka. Okej. To da się zrobić. Da się to zrobić na 10 różnych sposobów. Będę potrzebować... Wiem czego. Już się tym zająłem. No proszę. Mam zainfekowaną drzazgę. Trochę mnie kosztowała, ale sprzedawca przysięgał, że będzie działać. Aha, to jak przysięgał, to na pewno. Gdzie ją dostałeś? Gdzie kupiłeś tę drzazgę? Po drugiej stronie kanału. W kabuki? Całkiem możliwe, że trafiłeś na dobry soft. A jeśli nie, powinienem sobie poradzić bez tego. Dobrze wiedzieć. Dawaj drzazgę, kurwa. Ła, wbiła mi się drzazga. Śmieszne. Chodźmy dalej. Wczytywanie, cyk. Wczytałem. Przejęcie kontroli nad platformą to nie wszystko. Martwi mnie ochrona, zwłaszcza snajperzy. Będę dla nich. No jak mi załatwisz snajperkę, to ich pościągam. Ale mam na to sposób. Wakako wspomniała o miejskim monitoringu. Gdybyśmy mieli dostęp do kamer, poznamy pozycję strzelców. Ty zajmiesz się nimi, ja zrobię resztę. No dobra. Chyba wiem, do czego to zmierza. Chcesz, żebym odwalił całą brudną robotę? Właśnie. Chcesz się zamienić? I co byś jej powiedział? Dzień dobry, nazywam się Vi. Hanako sama mnie zna, tylko ja mogę to zrobić. Pewnie, tylko ty, kurwa, możesz to zrobić. Tylko ty jesteś najlepszy, bla, bla, bla. A teraz, co powiesz na małą próbę? Trzeba przetestować tę drzazgę. W jaki sposób? Pomieszczenie monitoringu znajduje się przed nami. A, jest, okej. Wystarczy, że wejdziesz do środka i zainfekujesz system. No. A ty co będziesz robić w tym czasie? Może strzelisz sobie piwko? Nie piję w pracy. Za to przypilnuję ci pleców. No, do dzieła. A, że tu pomieszczenie monitoringu jest. Tak się otwiera pomieszczenie monitoringu, kurwa.
Najpierw ich okradniemy, kurwa, co my tu mamy, cyk. Bounce back. Kawa, kurwa. Popielniczka. Aschenbecher. Und was ist das? Powszechne komponenty, a? Zainstaluj oprogramowanie. Udało się. No i co, i mam wrócić? Najwyraźniej. Nie skapnął się, że rozjebałem drzwi? Zrobione. Zainfekowałem. Nie jestem złodziejem. No to już wiemy, że drzazga działa. Ale to była ta łatwiejsza część. A trudniejsza jaka? Dostanie się do Arasaka Industrial Park będzie znacznie trudniejsze. Jednak słyszałeś? Znacznie trudniejsze! Będziemy coś jeść? Siadaj. Od wczoraj niczego nie jadłem. No dobra. Co za kanapeczki? Nie, to sushi. Co w karcie. Dziś polecam yakitori. Cokolwiek, co nie jest lokalną. Yakitori. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia, trzymajcie się. Daj te yakitori, to są szaszłyki, nie? Yakitori z tego, co pamiętam. Nie wierzę, że to mówię, ale ten facet może być użyteczny. Johnny! To dresowany piesek, wystarczy mu dawać komendę. A kiedy przestanie nam być potrzebny, pozbędziemy się go. Gość jest niezły. Może być niebezpieczny nawet bez wszczepów. Skąd wiesz? Nie widziałeś go w akcji? No nie widziałem. Ale sposób, w jaki się porusza. Może być niebezpieczny. Sposób, tylko że stracił patrzy. Swoją godność. Wrócimy trochę. Do tego później. Mogę zjeść? Czy mogę, kurwa, zjeść? Czy mogę zjeść? Co to jest? Yakitori. No dobrze, oto co robimy. Czyli dobrze, że tego nie jadłem. Jeden, przekradamy się na teren Arasaka Industrial Park. Brosefs. Atakujemy platformę Kanako-samy. Dwa, podczas parady z moją małą pomocą pozbywasz się snajperów. Z moją mamą. Trzy, dostaje się na platformę. Johnny, co ty tam robisz w ogóle, kurwa? Cztery, przekonuje Kanako-samę do naszych racji. Jeszcze pięć, na koniec odwala nas Oda. Jeszcze pięć, na koniec odwala nas Oda. Przecież nie będzie odstępował Hanako na krok. Oda nie ośmieli się podnieść na mnie ręki. Tak? A na mnie? To już inna sprawa. To co innego. Więc będziesz się... Oj. Ech, zgoda, robiłem już głupsze rzeczy. Brzmi cholernie ryzykownie, ale robiłem już głupsze rzeczy. Coś jeszcze głupszego od okradania Arasaki? Jeszcze nie. Poprzeczka wisi wysoko. No to robiłem głupsze rzeczy, czy nie? Jadę na rekonesans. Wi, nie spuszczaj go ze swoich. Nie znasz miasta, przydam ci się. Nie znasz miasta. To prawda. Ze swoim złodziejskim doświadczeniem. Zgoda. Załatwimy to razem. No i bardzo dobrze. Nie spuszczam cię z oka, kurwa. Takemura. Kucharzu, daj to głośno. Kucharzu, o, dobra, przemawia. A z nim to, kurwa, zawsze siedzimy w jakimś miejscu i oglądamy. Pozbył się ostatniej przeszkody, żeby sięgnąć po władzę. A oni tak po prostu mówią, oddali. No a co mieli zrobić, kurwa? Arasaka, to był monolit. Monolit. A pierdolony Yorinobu zrobił w nim wyłom. To od niego się wszystko zaczęło. Frakcje. Walki o wpływy. Całe to gówno. Dobrze, skąd Yorino, bo jakie frakcje? Frakcje? Trzy główne. Kiji, Hato i Taka. Kiji, Hato, Taka. Frakcja Kiji tęskni za starym porządkiem. Stoją murem za Hanako-samą. Liberalne skrzydło, czyli Hato, wspiera Michiko-samę. To wnuczka Saburo-domu, mało o niej. Wnuczka. Są też ci zdrajcy Staka, wspierający Yorinobu. Plus szereg pomniejszych frakcji, które... O których opowiesz mi kiedy indziej. Aha, skąd u Yorinobu wzięła się ta rebelia? Nie wiem.
Być może wkrótce go spytam. Osobiście. Dobra, dlaczego Saburo na to pozwolił? Tylko czemu Saburo Arasaka na to pozwolił? Mógł złapać synka mocniej za kark. Bo mu złamał ten kark. Arasaka sama był zdyscyplinowanym i silnym człowiekiem. Najsilniejszym, jakiego poznałem. A jednak w kluczowym momencie pozwolił sobie na pewną słabość. Wobec Yorinobu? Wobec swojej córki. Kiedy Yorinobu założył tę pierdoloną bandę i wypowiedział wojnę własnej rodzinie, Arasaka sama mógł ich zgnieść jednym rozkazem. Ale tego nie zrobił. Nie chciał sprawić, cóż... Co tam się stało? Goście się szczepili, patrzcie! A kiedy Yorinobu wrócił... Goście się szczepili! To dzięki jej protekcji dostał drugą szansę. Naprawdę! Rozumiem. Koleś z laską. Tylko ze względu na Hanako-same nigdy to nie przez tę szczepionkę. Myślisz, że Hanaka jest współwinna? Ty uważasz, że ona jest współwinna śmierci Saburo? Myślę, że wszyscy jesteśmy. Daliśmy się oszukać. Czas to naprawić. Zabierasz się ze mną? Tak, dawaj. W porządku. Chodźmy stąd. Mam nadzieję, że smakowało. Zapraszam ponownie. Trociny i plastik. Ja nawet nie ruszyłem. Idziemy na rekonesans. I to jest ten rekonesans? Chodź. Znalazłem dobry punkt obserwacyjny. No, dawaj. Jest napisane no entry. Musimy tylko się tędy wspiąć. W sensie tak? Okej. Okay. Pierdolę, jak to wolno robisz. Okej, teraz tędy. Co, na górę gdzieś? Mamy szczęście, że nikogo tu dzisiaj nie ma. Rancho Coronado. Domyślam się, że tu, tak? Nie. Winda, okej. Ósme piętro, dach. Ale powoli ta winda jedzie. Powiedziałbym, że roztacza się stąd ładny widok na miasto. Powiedziałbyś? Przecież kurwa nic nie widać przez ten jebany smog. Właśnie. Tak bardzo nie cierpisz Night City? Chyba po prostu tęsknię za domem. Ty, ale serio, tu kurwa nic nie widać. Poszukaj słabych punktów w zabezpieczeniach, a ja zastanowię się nad dywersją. Arasaka nie może poznać naszych prawdziwych zamiarów. Jakiś mały sabotaż odciągnie ich uwagę od platform. Z lewej strony masz najlepszy widok. Ja spróbuję tutaj, niech ta stara luneta się do czegoś przyda. Zaczynamy? No. Skoczysz po pizzę. Skoczysz po pizzę? I? Żarcie na wynos, daj spokój. Gdybym miał czas i dostęp do świeżych... O kurwa, onigiri z dorszem. Nam onigiri z dorszem. Albo zgrillowane... Ja się piszę, kurwa, Takemura. Nie, najlepiej ze śliwkami umeboshi. Ulubiona przekąska Arasaki samy. Prosta, smaczna i pożywna. A wiesz, z czym go kiedyś przyłapałem? Z burgerem z McDonald's. Z batonem proteinowym. Baton proteinowy, Saburo jeszcze gorzej. Arasaka z batonem proteinowym? Nie. Jedzenie żołnierza. No dobra, dość o tym, bo robi się głodny. Zaczynamy. Ja mam lornetkę, czy nie? Nie mam. Wi. Co? Aha, dobra. Systemy defensywne w budynku z anteną.
to się nada do sabotażu. Aha, dobra, ta antena, tak? Okej. Okay. Ulicę przecina co? Tunel techniczny. Tunel techniczny. Możemy przeprowadzić, tędy super. Widzisz ten transformator? Widzisz ten transformator przy murze? Sporo rzeczy tutaj jest. Dobre podparcie dla nas. Żeby przeskoczyć, okej. Okay. Jest mostek. Obstawiony ochroną, też bym go olał w sumie. Wejdziemy tamtędy, jeśli nie znajdziemy niczego lepszego. Tutaj możemy wejść, nie? Jeszcze tu coś jest. To już jest coś. Brama. Coś o ciężarówkach. Te ciężarówki podjeżdżają regularnie. Można by którąś porwać. Okej. Okay. Można by którąś porwać. Boczne wejście zamknięte. Pancerne drzwi zamknięte. Pancerne drzwi. Dobra, tutaj jest jeszcze parę rzeczy. Zamaskowane działka przy bramie. Okej, okay, jest strzeżona. To ostateczność. No nie chcemy tam zginąć. Tam coś jest jeszcze. Te rury, widzisz? Dałoby się po nich wspiąć do środka. System łączności. System łączności silnie strzeżone. Nie widzę, żeby tam były silnie strzeżone. Nadawałyby się do dywersji. Dobra, to samo. No chyba wszystko przeanalizowałem, co było do przeanalizowania. Można ciężarówką porwać i podjechać. Można przeskoczyć i wejść i zrobić coś takiego. No nie wiem, no. To by chyba było na tyle. Tak, mamy już wszystko. To co, idziemy? To powiedziałeś przed wejściem do Compeki Plaza? Mniej lub więcej. Chcę mieć pewność, że niczego nie pominęliśmy. Powinniśmy trochę tutaj poczekać. Jeśli przez ten czas nie wydarzy się nic szczególnego, wchodzimy. Kumam. W porządku. Zaczekajmy. Na noc? Nocą wchodzimy czy nie? Nie. Mi. Co? A jednak pizza. Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Snajper czy kot? Widzisz? Kot. Ładny dachowiec. Myślałem, że zniknęły z miasta. Pierwsze zwierzę, jakie widzę w Night City. Naprawdę? No rzeczywiście, tu nie widzę ptaków żadnych. Pierwsze wymarły ptaki, dziwne, że nie... potem psy. Właśnie. Koty utrzymały się dosyć długo. Dziwne, że nie ma tutaj tych... A może to Bakeneko? Co to jest Bakeneko? Co to jest jakiś demon? Kot duch. Przynosi nieszczęście. Potrafi przywracać do życia zmarłych. To chyba dobrze. Wierzysz w duchy? A skoro dzięki relikowi można rozmawiać ze zmarłymi, jak tu nie wiesz? W sumie ma rację trochę. Technologia. To tylko moja babka jakby przesył, konkretny przesył energii, nie? Kappa. I właśnie o Bakeneko. Kappa! Tęsknisz za domem? Głupie pytanie. No nie wiem, no niektórzy nie tęsknią. Pochodzę ze slumsów Chiba 11. Kiedyś bardzo chciałem się stamtąd wyrwać. No i się wyrwałeś. Cóż, czas wymazuje złe wspomnienia. Zostaje tylko tęsknota za prostotą dzieciństwa. Pamiętam swoje dzieciństwo. Pamiętam swoje dzieciństwo. Skoki między dachami budynków. Żelazisty smak krwi z rozbitych warg. Pamiętam zapach mułu z kanału. Wchodziliśmy tam z chłopakami prać koszulę. Prać koszulę. Ona to jest pizza sushi, kurwa! Czasami korporacyjne transportery. Marasaka wybierała dzieciaki. I mówiło się, że tylko spośród tych czystych. Cholera. Musimy uważać na tego mecha. No wiem. Werbowali do armii? Werbowali was do korporacyjnej armii. Tak. Gdy mnie wskazali, wygrałem los na loterii. W wojsku dostałem wszystko, czego mi brakowało. Dyscyplinę, regularne posiłki. Jak gdy okazało się, że jestem zdolny, również dobrą edukację. To bardzo dobrze, Takemura.
A jak zostałeś ochroniarzem Saburo? W sposób korporacyjny Miałem najwyższe noty w akademii. Potem trafiłem do oddziałów specjalnych, ale o wszystkim przesądził talent Arasaka Samy. Talent? Nie mów, że wpadłeś w oko samemu Saburo. Najpotężniejszym człowiekiem na świecie zostaje się, dokonując słusznych wyborów przy niepełnej wiedzy. Arasaka Sama potrafił zajrzeć w ludzką duszę i spośród setki stojących na baczność kandydatów wskazać palcem tego, który będzie mu służył najlepiej. I bardzo dobrze. Musiałeś tylko zabijać Jedyne, wrogów. Co musiałeś robić w zamian, to likwidować wrogów Saburo. Mówisz, jakbyś mnie osądzał. Nie osądzam cię. Ja w przeciwieństwie do ciebie i twojego przyjaciela Wellsa nie poszedłem na skrót. Nie osądzam cię. Właśnie. Nieprawda. Wygodnie ustawiasz się w opozycji do korporacyjnego świata i nie proponujesz niczego w zamian. O ty kurwa, ty. Rozejrzyj się. Zobacz, jak wygląda rzeczywistość, której bronisz. Pokazujesz mi brudne ulice i uważasz, że nie istnieje żaden inny świat. A co z milionami ludzi, którzy pracują dla Arasaki w zamian za stabilne życie i bezpieczeństwo? No, zaraz coś Johna powie. Co z dzieciakami z ulic Chiba 11? One też żyją w świecie urządzonym przez korporacje. Co na to Johnny Silverhand? Nic? Nie wszystko da się naprawić od razu. Nie pamiętasz, co zdarzyło się w Tom's Diner? Ludzie nienawidzą korporacji. Rozumiem ich. Wielu rzeczy żałuję. Ale nie tego, że okradłem Arasakę. Czasami chciałbym zostać nomadą. Uciec od świata. Zapomnieć o wszystkim. Nie jest jeszcze za późno na to. Nie jest jeszcze za późno na zmianę. Jak to mówicie? Nie nauczysz starego psa. No nauczysz, to, że... kurwa. Każdego nauczysz. Wiesz, co myślisz? Nie mam pojęcia, co myślisz. Że wtedy w Konpeki obaj straciliśmy kogoś bliskiego. No tak, tak. Nie pogodziliśmy się z losem. I dlatego szukam... Ja nie szukam okazji do sprzeczki, szczerze mówiąc. Wreszcie zaczynasz mówić z sensem. Sensei. Powinnością żywych jest zadośćuczynić umarłym. Hanako sama pomoże nam tego dokonać. Albo sprawi, że dołączycie do umarłych. John, zamknij japę, kurwa. No i Bakeneko sobie poszedł. Znajdzie swoją drogę. Johnny też jest taki Bakeneko. My też znajdziemy. No i fajnie. I cyk. No dobrze. Czas rozruszać kości. Kurwa. Coraz gorzej. Zaczęło padać. Nie wyglądasz tak źle. Wróć na ulicę. Koty w ciemności. Gdzie on kurwa jest? No chodź kurwa. No chodź szybciej. Normalnie bym nie wcisnął bez ciebie, co? Nie wszedłbym bez ciebie. Ukradnij ciężarówkę. Będziemy na łączach. Zajmę się dywersją, tak jak mówiłem. No to fajnie. Dostań się do Arasaku, ukradnij ciężarówkę opcjonalnie. Dobrze, ale to wszystko zrobimy w następnym odcinku. Dzięki wielkie, że ze mną byliście. No jak widzicie tutaj, no nie za wiele jakby było samego gameplayu, ale trochę się dowiedzieliśmy i też poznaliśmy Takemurę. Takemura jest już naszym ziomkiem, więc wiecie jak jest. Do następnego, na razie.